25 sierpnia w 2017 roku na wzgórzach Kasarwa niedaleko Faraja stanął największy na świecie pomnik świętego ojca Charbela. Transportowano go z Bejrutu. Ruch był wstrzymany. Praktycznie to była procesja. Wszyscy śpiewali, robili zdjęcia, towarzyszyli tej niezwykłej figurze, gdzie korpus i ręce były transportowane osobno, a później zmontowane. Rzeźba mierzy 27 metrów wysokości, ma ponad 9 metrów szerokości, waży ponad 40 ton. Przy budowie pracował zespół 60 ludzi, chrześcijan i muzułmanów, pod nadzorem artysty Naif Alwan. Wszyscy oni szanują niezwykłego świętego, do niego się modlą. Dziękujemy Ci, święty ojcze Charbelu, za to, że spoglądasz na cały Liban, ale i na cały świat. Obyś wciąż wypraszał łaski dla nas, którzy szukamy miejsca na tym świecie. Obyśmy tak jak Ty potrafili na pierwszym miejscu zawsze stawiać Boga. Przepiękne miasteczko. Wszystkie tak naprawdę to jest resort tutaj, ponieważ tu narciarze przyjeżdżają, mnóstwo wyciągów. Także od połowy listopada tu już jest śnieg. I oto wyjechaliśmy na wysokość 1500 metrów nad poziomem. Przesiadamy się do busików, ponieważ musimy teraz tymi wąskimi drogami wyjechać i dojechać aż tam do ojca Charbela. Tutaj jest grupa szczególna. Myśmy do połowy drogi już podlecieli, żeby busem nie musiał tak specjalnie zjeżdżać nisko. Proszę bardzo, a drogi są, zauważcie, bardzo kręte, strome, dlatego tylko małe busiki mogą podwieźć grupę do góry. Ale już jesteśmy bardzo blisko pomnika ojca Charbela. Tutaj zauważmy, wszędzie krzyże Maryja, także drogi naprawdę są naznaczone symbolami chrześcijańskimi. I oto jesteśmy na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza. No przepięknie, słuchajcie, niech Pan będzie uwielbiony. I tutaj na tej wysokości święty ojciec Charbel nam błogosławi. Jest wzorem pustelnika, wzorem wyrzeczenia się wszystkiego. Aby mieć wszystko, trzeba się wyzbyć wszystkiego. Dlatego dziękujemy. Tu są jego relikwie. Tutaj też znajduje się kaplica świętego ojca Charbela, gdzie wszyscy medytują. Figura świętego ojca Charbela została wykonana w miejscowości, gdzie mamy hotel Żeni. Bogaty Libańczyk modlił się o uzdrowienie swego syna. Rzeczywiście poprzez stawiennictwo świętego Charbela to uzdrowienie otrzymał. Dlatego postanowił ufundować tę figurę i w jednej całości wieźli ją 45 km tymi wąskimi dróżkami i ustawili tutaj, na tym miejscu. I święty Charbel wciąż, wstawiając się, dokonuje uzdrowień, czyli on stawia się tak skutecznie u Boga. Święty Charbelu, wstawiaj się we wszystkich naszych intencjach. Amen.